Siema wszystkim, z tej strony Noris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 3 i kontynuujemy przygodę Bezimiennego. Tak. Tutaj powinien być jeszcze jeden odcinek, ale ogłoszonko jest takie, że ten odcinek mi się nie nagrał. Otóż grę ścięło w pewnym momencie i był tylko kawałek, fragment całego odcinka, także nawet nie wrzucałem go wam. W tamtym odcinku przyszedłem po wszystkich paladynach, jacy powinni otrzymać ode mnie puchary, oprócz oczywiście jednego, który zginął w Vanguardzie. Na szybko wam teraz powiem, gdzie oni są, żeby na wszelki wypadek, jakbyście chcieli na przykład wiedzieć. No niestety nie zobaczycie tego tutaj, jest mi to przykro z tego powodu. Za każdego dostawaliśmy 1500 expa. Mamy 64 poziom. Nie wiem, czy był taki sam poziom w poprzednim odcinku, czy też nie. A więc Fitrjof z klanu Ognia. Nie wiem, jak to się czyta. Tutaj jest gdzieś niedaleko, w koło kapliczki i Nosa bodajże, bo my jesteśmy teraz w klanie Ognia. Jest to ten delikwent, Oliwier w klasztorze. Daliśmy mu, pamiętacie? Roland w Okarze, Tordir w Vanguardzie, Markus, Georg, Kobryn, wszyscy ci, co wymieniłem, są teraz w Vanguardzie. Javier, oczywiście wiecie, że jest w Redok, Wenzel w Cape Dan, Konrad w Trellis, Karlen, Nemora i Cruz w okolicach Mora Sul. Tam, gdzie przesiadywał z nim niewolnik zbiegły Jufus, czy jakoś tak. Niestety Georgowi nie dałem tego, ponieważ on nie żyje, ale jak sami wiecie, już powinniście się domyślać, że mogłem spitolić to zadanie. Także ja dalej udaję się przed siebie. Odnalazłem jeszcze kilka ciężkich skrzyń właśnie tutaj w domu tego delikwenta. Już wam pokazuję, którego, bo oczywiście jak się nie nagrało, to nie widzieliście tego. W domu tego delikwenta. Ciężka skrzynia jest tutaj i tutaj. Dwie ciężkie skrzynie obok siebie. Coś naprawdę zaskakującego. Po ciężkie skrzynie do grobowców Akaszy i tego Angira to chyba przejdziemy się, jeżeli się przejdziemy, to już po robocie, jakby tak można powiedzieć. A dzisiaj chciałbym jeszcze na szybko się teleportować, tak jak Dark Phoenix mi mówił, do Al-Shedim. Zapomniałem poinformować jeszcze Saturasa o tym, że zdobyliśmy wszystkie artefakty Adanosa. Króla Robara II już poinformowaliśmy. Dostaliśmy trochę expa za to. Teraz jeszcze Saturasa poinformujemy i wszystko będzie tacy. A my po tym wszystkim ruszymy z powrotem do klasztoru. Znaczy do klasztoru, do klanu Młota. I po prostu przepalimy wszystkie nasze artefakty. Okej, kiedy to wyście widzieli? Ja ostatnio widziałem właśnie tą pustynię na poprzednim nagrywaniu, ale wy trochę dłużej. Wutras, Boże, Wutras, Watras, Saturas. Co jeszcze? Okej, gra, ogarnij się. Bo jak wtedy gry tak ścięło mocno, to potem przestało nagrywać. No i takie cacko wyszło. Mam nadzieję, że to jest tylko jedyna opcja. Taka, że w tym momencie się coś takiego robi. Czekajcie, ja nie widzę tutaj żadnego. Magii, natury, wiedzy, życiowa. Słuchajcie, ja nie widzę nic z tych rzeczy. Może to po prostu jest jakoś inaczej naprawione, czy coś, nie wiem. Nieważne, napiszcie mi. Klan Młota. Idziemy teraz przepalić. Na chama jakby się tak uparł, to w dwa odcinki byśmy skończyli, ale my jeszcze tak troszkę sobie posiedzimy. No niedługo, powiem wam, niedługo. Nie wiem, czy do setki się wyrobimy, czy przed setką skończymy. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? Wszystko po kolei. Teraz spalimy te wszystkie artefakty Adanosa. Zniszczymy je. I poinformujemy o tym Xardasa. Wykonamy wtedy zadanie,
On nam da dodatkowe zadanie, jeszcze jedno główne zadanie fabularne i to będzie na tyle. Ale to główne zadanie fabularne też będzie, można wam powiedzieć, bitkowe trochę. Pozwolicie sobie, że kulturalnie zapiszę grę. No i lecimy. Lecimy w głąb tej kopalni. Mamy kamień ogniskujący? Jak w każdej części gry. Mamy kamień ogniskujący. Kamień ogniskujący, jasne. Ty jesteś wojownikiem, rozumiem cię, a ty jesteś wisielcem, ups. Przykro mi z tego powodu, kolego. No dobra, jakby się tutaj... O kurczę. Tam jest jakaś skrzynia, ja nie wiem, czy ja tam byłem w ogóle. Chociaż mogłem tam być. Tam jest jakieś przejście. Dobra, kapuję już. Oj, tutaj była bitka. Myśliwy. Nie chcemy tu awantur, jasne? Ty, już jedna awantura tutaj była, kolego. Mi wystarczy na, jak na razie w kopalni. A, słuchajcie, nie możemy sobie przepalić. Bo nic więcej nie mamy. No dobra. Lecimy przed siebie. Jest tutaj naprawdę... naprawdę klimatycznie. Jest piec? Jest piecyk. Okej. Okay. Nordmarczycy z powrotem na swoim miejscu opanowali wielki piec, o którym, jak już mówiłem, była wzmianka w pierwszej części. Świetnie, świetnie. Kowal. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Tak. Ratować wasze dupy. Sztabka czystej, magicznej rudy. Miecz. Miecz dwuręczny. Pozbierajmy takie pierdoły. Zostaw mnie w spokoju. Możesz odejść? Dzięki. Zapiszmy grę. Mamy tutaj piec na rudę. No dobra. Podgrzej piec z ogniskowaną energią. Ja pierdygo. Zniszczmy artefakty. A, dostałem jeszcze zadanie od króla za Inosa. Ale no cóż, niestety my tego nie zrobimy. Byłoby to zakończenie Inosa. A my po zniszczeniu artefaktów. A tak, został ognisty jeden puchar. Lecimy teraz do naszego przyjaciela Xardasa, porozmawiać z nim na temat tego, co dalej. Ok, zapiszmy sobie przed rozmową z nim. Artefakty Adanosa zostały zniszczone, także energia życiowa nam trochę spadła, bo mieliśmy pierścień Adanosa założony. Ale zaraz sobie coś tam podrobimy z tym życiem. Spójrzcie na to. Także witamy w domu, nie? Metalowy kufer. Okej, okay, przyda się. Czytałem w ogóle z tego, co tutaj masz? Tu jest napisane coś o alchemii. Okej, 35 alchemii. Artefakty zostały zniszczone, Xardasie. Artefakty zostały zniszczone. Stało się. Zadecydowałeś. Jaka jest dalsza część twojego planu? O! Usunięli z tego świata pozostałości boskiej mocy. Ja pierdzielę. Nawet ja nie mogę. Dzięki, Xardas. Dokąd to nas doprowadzi? Jedno jest pewne. Nie ma już odwrotu. A co z twoją mocą? Również we mnie jest cząstka boskiej potęgi. I również ją należy wygnać z tego świata. Mogę cię zabić? Jak niby mamy to zrobić? Gdy nadejdzie właściwy czas, opuścimy ten świat i udamy się do nieznanych krain. My? My? Zgadza się.
Jeśli chcemy zakończyć to, co zaczęliśmy, musimy to zrobić wspólnie. Opuścimy ten świat i nigdy nie będzie już żadnych wojen bogów. W sumie no to chyba jest dobre rozwiązanie, ale wiadomo, że to, co się wygląda dobrze, to i tak się w pewnym momencie spitoli. Co to za nieznane krainy? Nikt tego nie wie. Prowadzi do nich portal znajdujący się na dalekim zachodzie. Nikt nie zdołał go otworzyć. Zajmę się tym. A ty klikniesz i się otworzy. Otwierają berło Warantu i kostur wiecznego wędrowca. Oba te przedmioty posiadają ogromną moc i są artefaktami, których nie potrafimy zniszczyć. Okej, okay. My berło Warantu dostaliśmy od króla w momencie, kiedy... Ja dostałem w momencie, kiedy... powiedziałem mu o tym, że zdobyliśmy wszystkie artefakty Adanosa. On nam to dał. Co jeszcze trzeba zrobić? Król Robar i Zuben to wybrańcy Inosa i Beliara. Więc noszę w sobie cząstkę boskiej potęgi. To posłuszne sługi, niemal marionetki w wojnie, które nie pojmują. Z pewnością dobrowolnie nie wyrzeknę się swej mocy. Pewnie nie. Jeśli jednak chcemy wyzwolić świat, to właśnie na to muszą się zdecydować. Pomów z nimi, jeśli w ogóle zechcą cię wysłuchać. Zadbaj, aby ich moc zniknęła z tego świata. Okej. Zobaczę, co da się zrobić. Zabij Zubena i zabij króla Robara. A więc słuchajcie, tak też... Taki też los czeka naszego króla Robara. Ja aktualnie... Czekajcie, co chciałbym zrobić? Teleportować się może do klanu ognia jeszcze przez chwilkę. Tam, jak pamiętam, jest najbliżej jakaś kapliczka. No i tak, zapiszemy sobie tutaj i weźmiemy, trochę wydamy punktów w życie. Nie. Nie. Aha. Rozumiem, panie bezimienny. Czyli zrobimy w inny sposób. Skoro wybrałeś Inosa, to Adanosa, to przepraszam. Nie chcesz na nic. Nic tutaj zwracać uwagi. Jeśli chodzi o Inosa. Ale my mamy. O, jak ja ci to powiem, to. Daj mi moc życia. Czekajcie, tak do połowy sobie to wydamy. Właśnie. A chodźmy jeszcze troszkę. Okej. Okay. Mamy 1111 punktów życia. No teraz to i mogą naskoczyć już. Już totalnie mogą mi wszyscy naskoczyć. Z tymi pancerzami, z tymi wszystkimi. Ja pierdykam. Dobra, zniszczyłem artefakty Adanosa. Zniszczyłem artefakty Adanosa. Że co? Czy to oznacza, że na zawsze je utraciliśmy? Dokładnie. W takim razie wojna bogów nie zostanie rozstrzygnięta na korzyść Inosa lub Beliara. Właśnie tak. Dobra robota. Zawsze wiedziałem, że można na ciebie liczyć. To jednak wciąż nie koniec. Teraz się przekonamy, czy masz dość siły, aby dokończyć zadanie. Jeśli chcesz, mogę ci dać me błogosławieństwo. Patrz, nie opierasz. Pobłogosław mnie. Pobłogosław mnie. Obyś zawsze znajdował źródło dające ci siłę w podróży. Niechaj obejmie cię błogosławieństwo Adanosa. 2500 za to. Za tą gadkę. Dobre. Jak to wygląda? Ja pierdykam. Dobrze jest, słuchajcie. A więc, my teraz udajmy się może do króla Robara II. I zacznijmy z nim bitkę. Gdyż, czekajcie, co ja chciałem zrobić jeszcze? Chciałem pomówić z Li. Chciałem pomówić z Li chyba. Dobra,
chodźmy do Lee, bo Lee czeka w świątyni w Vanguardzie. Równie dobrze sami moglibyśmy się tutaj rzucić na Robara. Ale zróbmy to wraz z Lee, bo on bardzo chciał dokonać zemsty na królu i to będzie właśnie takie wypełnienie jego marzenia. Boże, zobaczcie, jak tutaj czyściutko jest. Nic kompletnie. Dobrze idziemy? Dobrze. Zapiszmy sobie, bo ja nie wiem, co, jak ten Lee zareaguje i co będzie trzeba w ogóle zrobić teraz. Na pewno nie mogę podejść do żadnego chramu czy coś? Tu jesteś. Jesteś gotów? Tak. Chodźmy zabić króla. Nie. No to nie. Za mną. Do dzieła. Do dzieła. Lee dołącza do ciebie. Będzie nam dużo łatwiej teraz to wszystko zrobić. Chociaż nie powinienem go chyba zabierać ze sobą, no bo z drugiej strony on będzie jak takie piąte koło u wozu. Nie tędy. Myślałem, że on nas poprowadzi trochę, ale tu jeb, nie ma. Ale w bitce nam może pomóc. No to tutaj się przyda. Tylko ja bym chciał na przykład porozmawiać sobie z Robarem jeszcze przed tym całym wydarzeniem, dlatego jak tylko go zobaczymy, wyjdziemy do sali tronowej, to zrobimy sprintem do Robara i sobie z nim pomówimy. Idziesz? Idziesz, dobra. Niestety tędy nie da rady przejść, trzeba będzie dymać naokoło. A to podnosiłem już, ten młyński kamień? A nie, proszę bardzo. Pięknie. Mamy 25 punktów nauki. Boże, jeszcze tam tego zostało wszystkiego. Nie chcę zabijać króla. Ale no tak trzeba zrobić, żeby w końcu było powiązanie, nie? Z kolejną naszą serią. Spójrzcie, ile ludu się zaraz na mnie rzuci tutaj. Nie chcę was wszystkich wybijać, ale mus to mus. Jest. Jest król. Zapisujemy i lecimy do niego. Wiem, po co przybyłeś. Wiem, czegoś dokonał. Mimo to nie możesz zrozumieć mojej decyzji. Zniszczyłeś boskie artefakty. Aby uwolnić świat od wojen bogów. Zdradziłeś nasz lud. Swój on, ty nie rozumiesz. A tam. Wojna bogów nie zakończy się, dopóki na tym świecie pozostaje choć cząstka boskiej mocy. Weź ma rację. Zniszczyłeś nasze nadzieje. Ludzie są skazani na zagładę. Nie, odnajdą pokój. Pokój, którego nigdy by nie zaznali pod władzą Inosa. Zniszczyłeś artefakty, ale na tym świecie wciąż jest boska moc. Noszę w sobie cząstkę potęgi Inosa. Czas oddać tę moc. Tak, tak jak mówisz, już czas. Zaraz zobaczysz, jak walczy król. Chętnie zobaczę. Ja pierdzielę. Nie, 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 nie. Dobra. Dobrze, Lee, weźmiesz go trochę. Weźmiesz go tam.
O kurde, ale nas pierze robar. Ten to ma broń, skubaniec. Nie. Dobra, tutaj, szybciutko. Daj ślady, Bezi. Cholera, nie chcę z wami walczyć, tak? Dobra, ten już padł. Łyknijmy sobie miksturę. I zróbmy save'a, bo... walka na pewno jest ostra zaraz. Król już nas, już tutaj będzie nas na pewno czekał. O, i tutaj też stary wygląd paradyna jest. Ciekawe, ciekawe. Gdzie jest Robar? Dobra, nie, sorry. Jest Robar, widzę go. Iść na rzeź. Gdzie jest Lee? Gdzieś tutaj. Lee gdzieś na pewno musi być. Albo w pierdy też dostał. Dobra, tutaj jeszcze musimy całą obstawę króla zabić. Dobra. Jeszcze tutaj. Paladyn jeden. Zostaliśmy sam na sam z królem. Okej. Nie dajemy się, nie dajemy. Dźgnięciem go. A! No i tak kończy się zabawa z królem Robarem. Co to jest w ogóle za jego miecz? Powiedzcie mi. Miecz królewski. Niestety jest użyty. Ajajaj. Lee? Powiedzmy, że Lee został pobity. Uznajmy, że Lee został pobity. Po prostu uznajmy tak. Dobra, nie ma sensu już się więcej z nimi borykać tutaj. Nie ma tu nic więcej. Także słuchajcie, wiemy gdziekolwiek. Dobra, do Geldern. Teleportujemy się stąd, musimy gdzieś ładnie zakończyć odcinek. No cóż. Okej, słuchajcie, jesteśmy. Geldern opanowany przez buntowników. Także, my tutaj zakończymy. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. W kolejnym odcinku wybierzemy się tutaj do Isztar i napadniemy na Zubena i oczywiście go zabijemy. Także... jakby na upartego to mógłby być ostatni odcinek, ale zobaczymy jak to będzie. Także dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie, hej!